Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Gościnią podcastu Coffee Spots Polska jest Monika Walecka. Witaj. Dzień dobry. Właścicielka piekarni Cała w Mące tak. i w ogóle od profilu Cała w Mące to się tak. wszystko zaczęło. Wszystko. Ale nie będziemy tutaj tej historii opowiadać. Można nie, ją przeczytać to w internecie. Tak. <laughs> na Wikipedii jeszcze nie ma. Może kiedyś. O! o Zrobimy to. Dziękuje. Okay. Cukiernik Tonka, też tak właścicielka jest. i założycielka. No i sklepu z kanapkami tak, foka. Tak. Na Żoliborzu. Tak jest. Super. Całe moje małe gluten nowe imperium. No właśnie. A, a czy pamiętasz do tego glutenu, zaraz przejdziemy, a czy pamiętasz swoją pierwszą kawkę w e, życiu? Nie pamiętam, natomiast zgaduję, że myślę, że to była po prostu podciągnięta kawa moich rodziców, gdzieś tam mm -hmm. kiedyś spróbowana, czyli pięć łyżek Jakub, Jakub z Kronung zalanych wrzącą wodą. A, tak. Czyli rodzice nie czyli pili Nie, Rodzice, że tak powiem, się nie... Pamiętam, więc rodzice bardzo silną siekierę, to co wspaniale pamiętam, co mnie bardzo cieszy, bo też to rozumiem to była awantura o wylaną, ostatni wylany łyk kawy, jak na przykład mama zostawiała filiżankę mm -hmm. i tato sprzątał kuchnię i niechcący zabrał ten ostatni łyk i ważny. absolutnie rozumiem, bo ten ostatni łyk czasami jest nawet ważniejszy niż ten pierwszy mm -hmm. łyk, jak się liczy na tę kawę, nawet tę zimną kawę która tam czeka <laughs> <laughs> więc tak, i z cukrem z cukrem oczywiście, z dużą cukru Także mm -hmm. teraz czasami jak rodzice przyjeżdżają do mnie, to proponuję im taką kawę, bo sama mam u siebie w domku taki malutki ekspresik klapa do ręcznego wyciskania espresso, ale niestety Jakob Skronung musi być w domu. No prawda? Tak. Mm. Oni są tacy, tak, to jest takie, wiecie, to już Klasyka. jest takie przyzwyczajenie, myślę, no kilkudziesięcioletnie, nie? I też polowanie na promocję na kilogramowe paczki. <grym> o oh, wow, o oh, wow, o oh, wow, o oh, wow. <grym> No dobra, no więc my jakiś czas temu z Krzyszem trafiliśmy na taki e, artykuł o tym, tak. że, e, że t, piekarnie będą nowymi kawiarniami, mm -hmm. więc chciałyś, chcieliśmy o tym porozmawiać no, z tak. najlepszą specjalistką od glutenu w kraju e, i e, od razu przyszło do nas takie skojarzenie, mm -hmm. że no, to są nowe kawiarnie, ale trochę tak jak kawiarnie 2.0, no bo mm -hmm. jakby e, przed kawiarnią, niezależnie od tego, jak dobra będzie kawa, to kolejka się nie ustawi, mm -hmm. a po gluten jednak tak, więc chcieliśmy, mm -hmm porozmawiać o fenomenie glutenu i o tym, jakby czym ten fenomen się różni w, w, w różnych krajach, które, yes, które yes. odwiedzasz, w których mieszkasz i, i jak Dobrze. wypada Polska na tym tle. Postaram się po podołać wyzwaniu. To teraz Monika Freestyle, bardzo no, proszę. No, dobra, Co cię no, no, z tego pytania zainteresowało? Wyluzujcie się, ja przyjmuję mikrofon. No i super. będzie no, Słuchajcie. Czas start, mamy 40 minut. Dobra, dajcie znać 5 minut przed końcem. <laughs> Machniemy się. Dobra. To, ja sobie myślę, że po prostu jak ze wszystkim, jakby te wszystkie rewolucje i w kawie, i w chlebie, i nie wiem, i w czekoladzie, jakby zaczęły się od pasjonatów, prawda? Czyli ludzi, którzy po prostu zanurkowali super głęboko w temat, zafascynowali się e, kawą. Zafascynowali się właśnie chlebem, czekoladą, można sobie podstawić cokolwiek. No i zaczęli tworzyć małe biznesy. I tak sobie myślę z mojej perspektywy, jako takiej specjalistki, która siłą rzeczy stała się przedsiębiorczynią. E no to zaczynając, no to po prostu cieszymy się, że możemy robić to, co robimy, czyli że możemy właśnie gościć ludzi kawu, że możemy wypiekać chleb. W ogóle aspekt finansowy, żeby się tylko jakby, żeby tylko tam było, prawda, na ten miesiąc, żeby nie dokładać super w ogóle. Naj, najlepiej to jeszcze sami byśmy płacili za to, że możemy robić pewne rzeczy. No ale potem oczywiście, jak y, robimy coś dobrze, no to pojawia się, y, pojawia się popyt na to, co chcemy. Musimy zwiększać ilość, musimy zatrudniać nowych ludzi. No i siłą rzeczy, ten biznes zaczyna się rozwijać. I myślę sobie, że to wszystko jest tak, że to jest takie dokładanie cegiełek, prawda, że na początku jakby tworzyły się takie małe sklepiki z kawką, dziurka w ścianie, potem do tego zaczynały dochodzić wypieki z sąsiedniej kawi kawiarni albo piekarni i już się ten biznes zaczynał rozwijać w taką stronę gościnności, właśnie siedzenia na miejscu, już te małe dziuple, czy tam małe palarnie przynosiły do większych miejsc, już myślano bardziej o rozwinięciu tego biznesu. I myślę, że tak samo jest Gdzieś z branżą piekarniczą, że te pierwsze piekarnie to też były zakładane jakby przez takich ludzi, którzy właśnie chcieli piec chleb, tylko nie myśleli właśnie o stronie takiej biznesowej tego wszystkiego. Myślę, że to też jest kwestia jakby kapitału takiego startowego, prawda? że ja na przykład na początek mogłam sobie pozwolić tylko na zakup pieca, stołu, wynajem tego, nie myślałam o tym, żeby stawiać kawiarnie, bo jak się okazało, trzy lata później jest to zupełnie inny budżet startowy i tak dalej. I po prostu jakby rozwija się ta scena kawowa, prawda, że to jest super, tworzenie miejsc, a piekarnie są takim miejscem, do którego ludzie ciągną, bo tam pięknie pachnie, jest mhm. ta energia tego ruchu takiego, prawda. Ja tak sobie myślę, często właśnie porównuję sobie tonkę do piekarni, że to są dwa różne żywioły, że w tonce jest spokój, jest zapach kawy, ale jakby te wypieki, te takie cukiernicze, one nie Pachną na przykład, prawda? Jak pierwsze co wchodzimy do piekarni, to po prostu mm, uderza mm. nas ten zapach tego chleba, dajemy się temu porwać. No jeżeli jest, towarzyszy temu jeszcze zapach kawy mm. i też jeszcze dobrej kawy. No to już w ogóle rewelacja, prawda? Tak sobie czasami myślę właśnie, bo na przykład piekarnia na Żoliborzu ma świetne kawiarnie dookoła, ja też nigdy kurczę, ja zawsze jak się staram coś robić, to się robić dobrze. I tak mi się sobie mówię, kurczę, no my jesteśmy specjalistkami w chlebie, ale czy wiecie, a na przykład Secret Life czy błysk są specjalistami w kawie, prawda? I to też zawsze się mówię, dobra, po co nam kawa, skoro tu są takie dobre kawiarnie dookoła, ale potem kurczę. Ludzie, którzy przychodzili do nas, niekoniecznie myśleli o tym, żeby pójść tam dalej na kawę, więc pojawił się pomysł, że może będziemy sprzedawać jakiś prosty przelew, prawda? Bo jednak kawa w takim miejscu też dodaje ten, no, przede wszystkim zapach, prawda? W ogóle kawa to jest moim zdaniem taki. Wszystkie takie rzeczy robione na miejscu, wiecie, które pachną, które wydzielają zapach, przy których trzeba się ten rytuał przejść taki nie, nawet jeżeli to jest zautomatyzowane mm -hmm. w ekspresach, no to jednak wiecie, do, do młyneczka, potem tutaj, przetrzeć szklaneczkę, wiecie, to jest cała piękna sekwencja ruchów i to piękną taką energię wprowadza, że tworzy się taka właśnie w tym miejscu, że ludzie pracują, ruszają się, klient też może sobie coś poobserwować, że nie jest to martwe, tylko to miejsce. Żyje i właśnie ja na początku byłam taka, że zaczynamy od chleba, ale właśnie potem z czasem no to zaczęliśmy, zaczęliśmy myśleć o wprowadzeniu kawy. W piekarni tam nie możemy wprowadzić, bo po prostu jakby nasz lokal nie mamy możliwości. Musiałby być gruby remont, żeby tam podłączać wszystkie odpływy i tak dalej. No ale na przykład w kanapkowni Foka też zaczynaliśmy od przelewu. Po prostu fajnie, że wiecie, że nawet z Moka Mastera można mieć przyzwoitą kawę, jeżeli mm -hmm. mamy dobrą wodę i, i Mamy kolegę, który ma palarnię kawy, albo jest po prostu konsultuje i przyjdzie i spróbuje, wypluje, tam zmierzy na tym liczniku, czy jest wiecie, czy się zgadza ta tych liczba, tych nawet już nie wiem czego, ale, ale wy no to no, 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 wiecie, no, no, no. you know what I mean. <laughs> no no i po prostu tak pomalutku rozwijam się w tę te, w te stronę. Na przykład w tące tak sobie myślę, że bardzo fajnie mi się ta sekcja kawowa rozwija, ale nawet pod tym względem, że. Ja y, tomkę zaczynałam, no to też z takim założeniem, że to jest bardziej cukiernia. I jakby kawę, którą chcieliśmy serwować, to było takie, że mamy świetną kawiarnię speciality, też y, dobrą materię, bardzo niedaleko, mm -hmm. prawda? I tam ta kawa jest naprawdę taka esencjonalna, taka ma dużo smaku, taka jest odważna i pełna. I ja tak sobie mi sobie mówię, kuczy, no to jest świetna kawa, ale przy ciastkach naszych my musimy mieć coś takiego mm -hmm. spokojniejszego, co nie zabije mm -hmm. tego deseru, ale gdzieś go tak Więc jakieś takie lekkie, brazylijne. No, wiecie, dopełni dokładnie tam... tak no, tam dokładnie, Takie bardziej, bardziej klasyczne, niezwariowane. No ale też potem na mojej drodze pojawili się superbariści, którzy w ogóle jeżdżą po jakichś tam turniejach, jakieś nawet medale zdobywają. Mm -hmm. e... Może zawodach bardziej. E, tak, zawodach, w turniejach. No właśnie, ta, taka nomenklatura. E, więc, oni, e, więc oni już bardziej podkręcili ten mm -hmm. program, bo ja muszę się przyznać, e, że ja bardzo kocham kawę, ale kawy mleczne. Dla mnie espresso to jest po prostu tu... O, to jest safe space, możemy mówić safe, też o kremie. Właśnie, mm -hmm. liczę, że przyjmiecie mnie ze zrozumieniem, ludzie są różni, mają różne preferencje kawowe. A mleko, mleko właśnie... normalne, czyli owsiane, czy, czy jednak nienormalne, czyli krowie? Krowie, owsiane, to już, to już wszystko, wszystko jedno, zależy od dnia, na przykład fajnie, że te mleka jakby alternatywne mają fajne profile smakowe i można jakby tworzyć napoje stricte mm, tak. podnie. I na przykład tutaj wspomnę, jest bardzo dobra, na przykład Secret Life robią super fajną chodzicza. To nie jest kawa, ale na mleku z orzechów laskowych i to po prostu połączenie jest bardzo udane. sama w udane. sobie jest taka orzechowa. No właśnie, nie? no właśnie, więc to jest fajne, że takie elementy miksologii się wkradają. No i też fajnie, że widać po tych kawiarniach w Warszawie, że też właśnie kawa jest serwowana, takie drinki kawowe, że w kieliszkach się serwuje albo w różnych formach I, i naprawdę takie taka miksologia kawowa też jest super. Ale mówię, no to już bardziej jest dla tych takich miejsc, które stricte w kawie się My siedzimy też w kawie, no ale też siedzimy w innych rzeczach. To teraz mała przerwa na pytania, tak. ale potem już mogę mówić tak, Nie, nie przejmujmy się tymi pytaniami, albo pytania co? dogramy później. Pytania dogramy. W tym artykule, a w zasadzie w wywiadzie, o którym mhm. mówiła Aga, to wiadomo, że to była teza postawiona przez właściciela sieci tak. cukierni, więc tak. tak naprawdę, co on mógł innego powiedzieć, mhm. jak nie to, że cukiernie staną się nowymi kawiarniami, mhm. ale faktycznie jest tak, że do cukierni ustawiają się kolejki, do kawiarni też ustawia się kolejka, ale tylko w środku po kawę, tak? Zwykle po kawę na wynos to się dzieje rano, w porannym szczycie Ewentualnie w tym szczycie popołudniowym tak. jest coś takiego, chociaż ja szczerze to nie widzę w przyszłości, że te miejsca będą ze sobą konkurować na takim poziomie, że jedno będzie eliminowało drugie albo drugie będzie eliminowało pierwsze. Po prostu to będzie rosło równolegle nie. i każdy się będzie specjalizował w czym innym. To jest świetne to, o czym powiedziałaś i o tych miejscach, o których wspomniałaś. Tak. To dobra materia. No. No kurczę, prowadzona przez takiego pasjonata. No pewnie, Błysk, że tak. Błysk to samo. Ale... Secret tak, Life ze świetną oczywiście, ekipą. Oczywiście. To są miejsca, które nawet Ale... jeżeli same nie będą będą bo, bo też mi się wydaje, że to nie, nie no. będzie taka konwergencja no nastąpiła, że wszyscy nie. nagle zaczną piec, nie. a piekarnie zaczną wypalać kawę nie. i w zasadzie wszystko się kiedyś zrówna. Nie, nie to no, sobie będzie działało równolegle. Każdy po prostu ktoś, kto chce doznań kawowych, przyjdzie do błysku na kawę i ciacho, tam przecież Basia piecze super fajne, e, fajne ciastka, takie delikatne i pyszne. Ktoś, kto będzie chciał kanapkę, przyjdzie do nas przy okazji, ponieważ nie idzie tam do błysku, no to kupi u nas na No już niedługo długo właśnie kupiliśmy ostatnio taki malutki, na taki no liczymy 30 kaw dziennie, żeby tam zrobił, to będzie super. Taki po prostu mały dwuboilerowy ekspresik. Taki jeden stopień więcej od ekspresu domowego, prawda, żeby tam po prostu to ciśnienie nie padało ciągle. No i myślę, że to jest fajne i to jest właśnie, jest coś takiego, myślę, w polskim społeczeństwie, jakby w myśleniu takim polskim, że o Jezu, konkurencja, konkurencja, a przecież jak się jest na zachodzie, czy po prostu w Stanach, no to wchodzi się tu w jednych drzwiach jest jedna palarnia, w drugich, w drugich drzwiach jest druga kawiarnia i w jednej i w drugiej siedzą ludzie. I jakby mi się wydaje, że to się wtedy taka przepustowość danego tak, rewiru zwiększa, tak, tak, że tak, ludzie tam przychodzą, bo wiedzą, że znajdą mi dobrą kawę, tutaj jakieś bułeczki, prawda? Tutaj będzie jakiś, tu jeszcze dalej pójdą, więc e, myślę, że to jest, e, że to fajnie po prostu, że jest też taka różnorodność tego wszystkiego i chyba nie należy się tego obawiać. Zawsze mi się wydaje, że właśnie jakby to wszystko kopie do jednej bramki. Poruszyłaś też taki bardzo ciekawy temat jeszcze w tej pierwszej wypowiedzi mm -hmm. o tym, że jakby nie chciałaś przyćmić kawą gdzieś smaku, smaku ciastek i myślę sobie, że w ogóle taki coffee pairing też jest przyszłością naszej branży, naszej twojej naszej... Tak. Jezu, Aga, nie mów ciastek, no, wyobraża, tak nie, no ciastek, to nie wypada tak na to jest ten ciast, ciastek, 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 ciastek no. ciasteczek. Nie, 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 to jest, to jest absolutnie tak, zgadzam się z tobą. W ogóle, tak jak ostatnio byłam w restauracji Botieria w Krakowie i tam było normalnie, słuchajcie, menu pairing bezalkoholowy, prawda? Czyli jak ktoś nie mm -hmm. chciał wina pić, to były jakieś soki albo jakieś dziwne takie, po prostu napoje z różnych, z różnych rzeczy. Dla tych tak, ludzi nie, nie, bo kiedyś, kiedy Kiedyś, jak byłam w Słowenii, właśnie w Hiszpanii, to tam było też mój mąż sobie z z tego, że był kierowcą i wziął takie menu, i tam była jakaś woda z grzybów, wiecie jakieś takie po prostu rzeczy, mm -hmm. że jakie piłam. I mówię: Jezu, to są takie smaki, takie nowe smaki, których nigdy w mm -hmm. życiu nigdzie nie czułam. Więc jakby pering tak, no jakby tak jak się wino dopiera do posiłku, tak samo myślę, że kawę można po prostu dobrać do ciastek. Tutaj no, bardziej kwasową, tak. tu bardziej owocową, przecież one mają takie zaskakujące aromaty, prawda? Więc to jest, myślę, że to jest super fajne. Zresztą ja kiedyś coś takiego mi się wydaje, ja dam dawno temu ze Sławkiem Saranem, jak tam robiłam, czasami mi się zdarzało jeszcze przed piekarnią jakieś popapy. No, tam była taka myśl, żeby zrobić takie, żeby zrobić na deszeczce, położyć trzy i do tego trzy kawy. Teraz nie wiem, czy to się odbyło, czy to zostało tylko wspomnienie w mojej nie. głowie, taki, taki plan po prostu, wiecie, to było dawno temu i dużo się działo wtedy, ale tak, jak, jak najbardziej myślę, że to jest fajne, żeby łączyć różne dyscypliny, bo wiecie, co mnie najbardziej fascynuje, jakby zawsze jak gadamy o kawie, czy perfumach, czy winie, czy serze, że my tak naprawdę robimy jedną rzecz. I te wszystkie parametry, woda, kwasowość, to są budulce wszystkiego. I my mamy tylko różne środki, a zależy nam, jakby, żeby wydobyć jak najwięcej smaku, żeby to było jak najpyszniejsze, jak najbardziej, żeby nas odżywiało, więc to jest bardzo ciekawe po prostu. I trochę też tak jest, że ten nasz klient i tej kawy specialty, i tych ciast, i nie wiem, wina naturalnego to jest trochę jedna osoba. W sensie. Tak, dokładnie. Osoba otwarta jakby, która nie boi się wydać, no bo umówmy się troszkę więcej, prawda, bo jednak porównując do takiego mainstreamu, no to robimy rzeczy takie raczej, może nie z najwyższej, ale z tej takiej średniej półki. A no może takiej dość wysokiej półki cenowej, ale tak, to jest i fajnie, że ta edukacja jakby przychodzi, bo to też nie jest tak, że ja na przykład patrzę z przyjemnością, jak na kawkę wpadają jakieś właśnie emerytki czasem, albo pochlebek, prawda, że to jest kwestia, mi się wydaje, że to nie, nie są też takie przyjemności wiecie, typu, nie wiem, właśnie kolacja w jakiejś luksusowej restauracji, za którą trzeba zapłacić kilkaset złotych, tylko po prostu coś, co kosztuje nas kilkanaście złotych, prawda, i to nie musi być codzienny wydatek, ale taki momencik takiego roksusu, prawda? Mm -hmm. Ta kawka wypita w jakimś ładnym pomieszczeniu z ładnej filiżanki poślana, właśnie, że ten czas tak po prostu się na chwilkę zatrzymuje, że to jest takie jeszcze tylko właśnie mi się wydaje, że Polacy muszą się nauczyć wychodzić i wydawać troszkę więcej, że u nas jest jednak, nie wiem, to pewnie warunkowane jest przez, przez taką sytuację ekonomiczną, że jednak e, te pieniądze się oszczędzało i na przykład do dziś, jak ja nie wiem, chcę gdzieś moją mamę zabrać do restauracji, to ona mówi oj dziecko, ja bym w tym zrobiła obiad na dwa dni, prawda? No ja mówię tak, no ale też trzeba, zawsze z zazdrością patrzę, jak jestem właśnie we Francji czy gdzieś, że tam po prostu oblepione są te stoliki tymi ludźmi i tak dalej i sobie myślę, no, że jeszcze pewnie kilka lat nam w Polsce będzie trzeba, no ale wierzmy, że dobre idzie, po prostu będzie tylko lepiej. To się zmienia bardzo szybko, bo dzisiejsza młodzież jest zupełnie inna niż my byliśmy. No właśnie byliśmy młodzi? To jest zmiana generacyjna, która następuje no, no i są właśnie, zupełnie inne priorytety. No właśnie ja jestem ciekawa teraz, bo, bo dużo teraz przez ostatnie trzy dni, dużo słyszę, że ci młodzi ludzie, jak to wygląda właśnie z perspektywy kawiarni? Czy to chodzi o zatrudnienia, czy jakie są zwyczaje zakupowe tych ludzi, czy jak właśnie. Jak widać z perspektywy właściciela kawiarni, mm -hmm. te te, to nowe pokolenie, że wchodzi. To zmieniliśmy już miejsca teraz. teraz tak, teraz, tak. No świetnie, to świetnie, mój mój tak. Ten podcast, no. To powiem w, w skrócie, bo no w słuchacze skrócie, nie, nie, nie włączyli tego podcastu, żeby mnie słuchać. Nie. Nie. Ale faktycznie jest tak, że e, ekipa, która jest dzisiaj, w porównaniu z ekipą, która była 8 lat temu, dużo bardziej ceni sobie swój czas mhm. wolny e, i zarabianie pieniędzy jest dla tak. niej zdecydowanie na drugim miejscu. Mhm. I fajna, ja to podziwiam, mhm. uczę się od nich, to tak. jest super rzecz. A z kolei jak patrzę na gości, to wydaje mi się, że nas Akurat zawsze byli, by, 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 był cały przekrój. Mm -hmm. Czyli mm -hmm. były młode osoby, tak. osoby w średnim wieku, osoby starsze, mm -hmm. i to się akurat y, nie zmieniło. I też, co ciekawe, przez te 8 lat udało się utrzymać taką y, zróżnicowaną mm -hmm. klientelę. Nie? No, że miejsce nie się starzeje, ale ponieważ się już wpisało, tak, ale ponieważ się wpisało gdzieś tam na mapę tego miasta, bo to też była moja obawa na samym początku, że jak otwieraliśmy stora w 2014 roku, był taki czas, że był co sezon hype na inne miejsce. I te A, artykuły. No w tym sezonie chodzi się do. Mhm. to by Ludzie to otwierali, biegli w te miejsca, tak. odwiedzili dwa razy i szli do kolejnego miejsca. Mieliśmy takie oczekiwanie, że te miejsca będą tak pączkowały, mhm. będzie to tak rosło w tym mieście. Mhm. Nie wiadomo, kto miałby tam chodzić, ale tak. one będą się cały czas pojawiały tak. i co sezon będą nowe. Nie? Mhm. I, i, I wydaje mi się, że gdzieś się z tym pożegnaliśmy, że cały czas nas cieszą nowe miejsca i sobie do nich chodzimy, ale tak. te, które, którym się udało i trzymają tak. poziom. Po prostu no. się już wpisały na stałe w pejzaż. No to, no to zawsze takie jest właśnie ta, że potrzebujemy nowych miejsc, oczywiście, żeby się stymulować, ale powiem szczerze, że ja najbardziej sobie cenię chyba powrót do takich. Wiem, że ja się bo po prostu nie, nie chodzę często, <grym> tylko jak wychodzę, to już wiecie, to jest dla mnie takie coś, nie? E, że ja się po prostu tam nie, nie rozczaruję. A w piekarnictwie teraz, jak już właśnie rozmawiamy o różnych takich konceptach mieszanych, no to przecież teraz też jest takie połączenie piekarni ze śniadaniownią, prawda? Pod szyldem piekarskim, że jest chleb jakby wokół chleba buduje się całą mm -hmm. historię gastronomiczną mm -hmm. i to też nowy rodzaj takiej gastronomii się tworzy, prawda? No ale to tak chyba sobie... z naszej perspektywy, mojej i twojej, możemy powiedzieć, że to są zupełnie różne biznesy. Zupełnie tak, jak różne mnie, biznesy. tak jak dla mnie, Właśnie, gdybym miał rozpocząć no? pieczenie ciast, a już w ogóle nie tak, myślę nawet o chlebie, tak. to byłoby dla mnie jak otwarcie zupełnie nowego zupełnie, miejsca, nawet gdyby to była ta sama przestrzeń. Zupełnie inne kompetencje, mm -hmm. zupełnie inne, w ogóle wszystko inne. Ja po prostu tak. mam porównanie jak otwierałam piekarnię, a jak otworzyłam cukiernię i po prostu zrozumiałam, że to jest tak inne zwierzę, wiecie, no inne potrzeby ma. Tak, po prostu. Tak, tak, tak. I myślę, że to, to jest ważne, żeby powiedzieć, bo część słuchaczy, tych, którzy są zawsze po stronie gości, mogą y, chyba nie mieć do końca tego wrażenia i mogą mieć takie oczekiwanie: no a dlaczego oni nie pieką swoich ciast? A dlaczego oni nie robią tego swojego? No, to y, nawet dla kawiarni no, wybalanie oczywiście. własnej kawy. To jest już też zupełnie inny no, świat. To jest tak? inny biznes, zupełnie. No. Oczywiście, właśnie goście nie wiedzą, że to trzeba mieć i miejsce, i lodówkę, i pracowników, no i ludzi jakąś... przede wszystkim. I ludzi i przede wszystkim, no. umiejętności. I, I to jest oczywiście wszystko, jest do zrobienia, no ale to też, też muszą klienci wiedzieć, że, że tych ciastek musi się ileś sprzedać, żeby dana osoba zarobiła na siebie, prawda? A jeszcze co mówić, żeby jakieś coś przyniosło, więc czasami faktycznie bardziej się opłaca po prostu kupić, jakiejś firmy, która się skupia tylko na tym i sprzedawać yy, i sprzedawać to po prostu z jakąś marżą, po prostu mm -hmm. troszkę mniejszą, no ale ile kosztów odpada, więc no więc yy, to yy, to, to na pewno jest właśnie takie łączenie, ale y, to jest kwestia takiego, myślę, rozwoju po prostu, że y, gdzieś tam po prostu lub, ludzie lubią się rozwijać i próbować nowych rzeczy i stąd no ja oczywiście teraz się zakładam, no gdyby teoretycznie, gdybym na przykład moją piekarnię wyprowadziła do większego miejsca, no to już bym chciała, żeby można było usiąść, przynajmniej się ten, tej kawy napić, mm -hmm. a może właśnie zjeść talerzyk świeżego chleba y, z odrobiną masła, a jak będzie z odrobiną masła, to Serem. za chwilę będzie się ja chciało... Ekonomiko ser dołożyć, a za chwilę się będzie chciało wiecie, więc to po prostu trzeba też sobie uświadomić. Ja w ogóle sobie właśnie jak tutaj do was szłam, myślałam o tym, zresztą mówiłam wam o tym, że miałam w tym roku taką fajną okazję zobaczyć, jak się te miejsca zmieniają po na, Jezu, na przykładzie. Czy to też w naszych myślach? No, no. Dokładnie chcieliśmy przejść do tego wątku, jak Widzisz? zaczęłaś jeszcze mówić Jest o tym chlebiach tych gościem. No, to, słuchaj, najszybciej zrób to pauzy tylko <laughs> dla nas na to wtedy naprawdę 10 na 10. <laughs> no. Ale nie, właśnie miałam... No to Tartin chciałem zapytać. Siedem no. lat temu, jak opuszczałam San Francisco, to w ogóle, wiecie, to było przed pandemią. Y, Dolina Krzemowa, rozwijane marki, te wszystkie, wiecie, Facebooki, Instagramy i tak dalej. I San Francisco było takim miastem strasznie schajpowanym. No i oczywiście był duży, jak to się mówi, podaż. Po, nie, popyt. Duży mhm. popyt. I y, siedem lat później wróciliśmy właśnie w tym roku z mężem i po prostu widziałam, jak to się wszystko zmieniło. Wiecie? Przez siedem tak... lat właśnie było? Siedem lat nas nie było, więc to było taki, wiecie, no też takie specyficzne, bo jednak ten czas pandemii bardzo się odcisnął na San Francisco, które zawsze było postrzegane jako takie miasto dość drogie do życia, a jednak w przypadku pandemii dużo ludzi straciło pracę, dużo ludzi się wyprowadziło, żeby obniżyć, wiecie, koszta mieszkania i tak dalej. I... Ja znam też takich, którzy się akurat wtedy przeprowadzili do San Francisco, bo pierwszy raz były jakieś normalne ceny mieszkania. Ale no tylko właśnie, przez moment. No może właśnie spowodowane tym, mm -hmm. żeby jednak coś tam, ktoś tam mieszkał, nie. I właśnie mm, dużo miejsc jest takich dużo na przykład takich palarni, które były jednym kioskiem, no to już ma na przykład trzy. Kawiarnie po całym mieście, ale takie, wiecie, takie, nie tam, że jakieś po prostu z drugiej ręki, tylko takie naprawdę <laughs> pięknie zaprojektowane miejsca. No, po prostu widać. Y na przykład Blue Bottle, która kiedyś jak ja właśnie, jak ja tam byłam, to była właśnie na chwilę przed sprzedażą. Najpierw to miał być mm. jakiś deal z Japonią, a potem została kupiona Nessla. przez, przez Nestle mm. Właśnie. Mm. <laughs> nie wymawiamy na <laughs> go, ale, ale tak, i tam w ogóle, wiecie, to niesamowite, jak oni już mają tyle tych kawiarni, jak ja byłam, to były może ze trzy, cztery w garażu, jakaś taka, nawet patrzyłam, czy ta w garażu jest, jest ciągle. Więc fajnie, mm. że oni gdzieś tam zatrzymali takie, wiecie, takie te nieoczywiste miejsca, że to... nie wszystko jest złote. Pewnie i inteligencja świeci. też się tam rozwija. No pewnie, pewnie tak, się... ale wiecie, te usługi właśnie tym wszystko takie, że można sobie, nie wiem, na joggingu będąc, zamówić kawę i po prostu o danej godzinie odebrać i ona będzie czekała na takim stędziku, nie? Że już A. nic nie można do nikogo mówić. Wszystko po prostu jest zdalnie robione. No, fascynujące. Ale z drugiej strony, właśnie no, to wszystko zależy kto, co, czego chce, jakie ma oczekiwania, potrzeby i tak dalej. Jednak widać, kiedy coś się staje takim wielkim biznesem, a kiedy jednak jest, jest tą mniejszą skalą, bo no nie wiem, no moim zdaniem wydaje mi się, że w tych takich kawiarniach, w tych miejscach takich, w których chcemy być, to chodzi o klimat i energię miejsca i jakąś kameralność taką. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl www.coffeespots.pl Obserwowałam to samo ostatnio będąc w Londynie, mm -hmm. że mm, otwiera się jedna jakaś super kawiarnia i ktoś widzi w tym potencjał. No, wiem, proszę, ten sam właściciel otwiera jeszcze jedną mm -hmm. i potem pojawia się jakaś duża inwestycja i nagle jest ich dziesięć i one no jakby właśnie. dalej no, jakby mają trzymać ten, ten tak. standard i tą jakość, tak. ale coś się, coś się w nich jednak gubi. Nie? No Coś, że, właśnie, że, że widać, że nie wiem, kiedyś na <trym> przykład było tyle ciastek, teraz jest mniej, one wydają, wyglądają na troszkę takie bardziej uproszczone. One, że już nie ma tej energii jednak. wytwórczej na, na miejscu, tylko coś przyjeżdża samochodem, prawda? No tak jest, większość takich biznesów tak działa, no bo ciężko jakby przy każdym mieć to klejoną, ale, ale faktycznie no, zabiera to trochę czegoś takiego nieuchwytnego, takiego, tych kilka takich punktów magii jakby no tak. w miejscu. Tak, ty. Ja jeszcze tylko dodam, mm -hmm. że inteligencja, o której wspomniałem, to też jest sieć kawiarni. Ja się potem zacząłem... Spo... A, a <głos> sorry, <głos> tak, tak, rozumiem tak, tak. inteligencję. <noise> <noise> a bo to zelej. Oni, oni, oni są zelej? Z inteligencja, tak bardzo. Nie, oni, oni są z Chicago, ale ja ich, z Chicago ale ich bardzo kojarzę z San Francisco ja, właśnie. A ja jej kojarzę z wielkie kawiarnie Tak? Wiesz. Kurde, to powiem szczerze, że ten. Ja byłam w takiej pięknej kawiarni, która wyrosła w ogóle moim takim ukochanym miejscem w San Francisco, jest The Mill. Mm -hmm. Czyli to jest... E, Boże, nie for, for barrel, chyba tak się nazywa ta. For barrel. For jest coś barrel. I oni mają, to jest właśnie takie, powiem Wam, i to jest w ogóle ciekawa historia, bo mm -hmm. to jest połączenie piekarni i kawiarni, i właściciele, jak to otworzyli, to byli w Polsce i się zafascynowali podobno naszą Charlotte. O. I jak wrócili do SF, to chcieli otworzyć właśnie takie miejsce z chlebą i kawą. I, i wow. to było takie z drugiej strony. No, tak, <laughs> takie, z ziemi polskiej do amerykańskiej, ale faktycznie tak, więc to Co jest to takie. Amerykański, włagam mój... się do Kalifornii. Do Kalifornii. No, ogóle... mm, premium no, Ameryka. No, premium, premium, high quality. Mm -hmm. No więc właśnie, więc to jest takie super miejsce. Byłam właśnie w Seaglasie, w ogóle w każdej kupowałam ziarna i przywiozłam je potem, ale niestety nie udało nam się, przysypały nas zadania i kapingu jakiegoś zrobić takiego, bo mieliśmy faktycznie tam z sześć różnych, yy, ale właśnie... Ale ciemne to wszystko daje. spokój. Ciemne właśnie, no. takie inne mówił mm -hmm. inne, gorzkie, pełne, takie inaczej parzą zupełnie. Inaczej palą. Inaczej. Pa, no? no. W sensie palą. No, ale jest tam kilka takich konceptów, że wystają te maszyny, wiecie, że to jest takie otwarte, nie, że można sobie zarpać kaweczkę i patrzeć, jak tam się wsypują do tych lokomotywek takie w ładne. też jest kilka takich konceptów, gdzie można sobie patrzeć, znaczy patrzeć, jak się pali kawa mm -hmm. podczas picia yy, picia liżanki kawy. Super, no właśnie, bo to tak jak być w piekarni, wiedzieć, jak się ten chleb robi, nie? Super sprawa. Dobra, Monika, już tej prehistorii dość, po prostu, właśnie. wiesz, tych otwierania lokalizacji, co tam, co tam było 7 <laughs> lat temu, mów, co się Boże. dzieje, co się teraz dzieje w Ameryce, jakie są teraz trendy, co ty obserwujesz, jak to się zmienia, oprócz tego, że jest usieciowienie i w tym w ramach tego usieciowienia dużo rzeczy się upraszcza. Powiem szczerze, w życiu nie wypiłam tyle słabej kawy, co będąc w San Francisco. Uła. I nierównej takiej. I chyba właśnie ten kryzys taki, wiecie, stafowy, w sensie mm. ludzi, którzy przychodzą na krótko, albo nie pracują, mm. albo ten. Naprawdę powiem wam, że najlepszą kawę, jaką piłam, to piłam u mojego kolegi, który ma taką, w Arkacie mieszka, to jest taka Humboldt County, to jest tam na północy, ostatnie hrabstwo kalifornijskie. I on ma taką piekarnię, że raz w tygodniu wypieka ludziom chleb, a ponieważ jest totalnym, absolutnym gikiem i się skumał z jakimś kolegą, który gdzieś tam właśnie w jakiejś palarni pracował, oni mają swój mały bębenek i tam tę kawę prażą, te ziarna i mają tam zawsze dwie do wyboru. No i on, no to po prostu on mi zrobił taką ceremonię parzenia tego tych jednych, bo tam była jakaś właśnie e, e, Brazylia. jedna była, drugie chyba była. Nie, nie pamiętam teraz, co, jak, jakie jest takie państwo. Argentyna? Nie, nie Nie, nie jeszcze inne. Honduras? Nie. Ale Ameryka? Ameryka, no z Ameryki. Tak jest. No nieważne, to, to jest. Gwatemala. Gwatemala. O, dziękuję. Właśnie. E, więc on mi zrobił, wiecie, ma taki mały, ma jakiś taki super wbasiony, bo on jest jak piekarze, wiecie, dla piekarzy najważniejsze jest ziarno, nie? Bo to ziarno stanowi o smaku chleba i w ogóle mm -hmm. no to no, tak samo jest. Do tym się łączymy. No właśnie, więc <laughs> ziarno jest pierwsze, no ale trzeba mieć niesamowity młynek, prawda? Więc on ma jakiś taki, wiecie, to jest taką tutaj dużą tę, że się tak przyciska. Ja patrzyłam kiedyś, to taki jakiś tysiąc dolarów, taki domowy albo i więcej, więc ma takie coś, ma te wszystkie, wiecie, takie tulejki, te yy, druciki, żeby tam żadne ziarenko mm -hmm. nie było. No i on mi po prostu robił. Ma ekspresik, w którym pięknie spienił mleko. To była absolutnie wyjątkowa kawa, naprawdę po prostu między tymi dwoma była taka esencja. No widać, że on to po prostu robi codziennie z wielkim namaszczeniem i pokazywali mi po prostu swoje parametry tego, co tam robił, wszystkie wykresy. No na, naprawdę poziom gikostwa już taki srogi. Więc to była chyba najlepsza kawa, ale właśnie muszę powiedzieć, w przypadku tych innych to, to taka nawet byłam troszeczkę rozczarowana, właśnie przez to, że, a to wiecie, mleko było niedopienione, a to mhm. mleko było przegrzane, albo było niechlujne late art, czy tak dalej. Miałam takie właśnie poczucie, że, że coś tutaj, coś, something went wrong. Nie? Ja, I to, że... ja, ja miałem to wrażenie, będą z Nowym Jorku już w 2018 roku, a, no że, trzecia fala, że trzecia fala uwiodła wszystkich, mhm. a potem się to bardzo skomercjalizowało mhm. i no. gdzie ten taki duch tej trzeciej fali, dbania o Boże, jakość kawy, o, o to parzenie że to gdzieś trochę uciekło, ale też po stronie konsumentów wydaje mi się, że jest takie oczekiwanie bardzo szybkiej kawy jednak, więc to badge szybkie przelewy, no, że, że, że to króluje. Może, może, no ja ponieważ nie piję w ogóle kaw przelewowych, bo dla mnie są zbyt <laughs> wodniste <po prostu. śmiech> Mówię zawsze, mówię mi, chodź spróbuj tego. Ja mówię, nie, dajcie spokój. E, nie chociaż, się przekonasz? No ciężko. Próbuję. Raz mm -hmm. piłam fajną taką, co miała dużo punktów w jakiejś skali takiej. Mm -hmm. Ty, Aga, wszystkie wiesz, ale jak to się nazywają, wszystkie te słówka, to fajny, bo ja nie lubię jak po prostu kwasowe, to jest że to jest taki smut, żeby taka była gęsta. Dlatego... body w kawie. Body, no mm. dokładnie. Mnie nie chcę terapeutyzować, bo to nie o tym ta rozmowa, no. ale nie widzisz tutaj paraleli z mamą? Z system? Z, z, z mamą? Nie, <laughs> <laughs> nie mieszajmy ale... kawy i mamy. <laughs> no, nie o tym także... ja się mówię ona nie chcę zmienić a, zdania. Rozumiem. Może, no może coś takiego nie robi. No, nie no, doświadczyłaś tej kawy i po tak, prostu to jest a, prawdziwa no, kawa no dla tak. ciebie. Nie? No nie no, staram się naprawdę niekategorycznie, tak próbuję sobie te czasy, ale jednak jak mam to po prostu e, dobry flacik, to jest dla mnie dwa razy dziennie to musi być, bo inaczej jestem nieszczęśliwa. Mm -hmm. I nie ma nic gorszego jak ktoś mi da złą kawę. Nic tak nie mnie denerwuje, jak ja Złycha? idę gdzieś, Złycha? spoko, ale jak ja idę gdzieś. I po prostu z takim marzeniem, że za chwilę się napiję piesznej kawy, a dostaję coś takiego okropnego, to naprawdę pioruny. Pioruny no, naprawdę. Ale wiesz, że bariście zawsze można powiedzieć: "Słuchaj, co się pani wyszło z tą kawką, czy możesz zrobić jeszcze raz?" Yy, Okej, okay. <laughs> Naprawdę nie, nikt się, 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 się za to nie obrazi, za to nie po prostu zrobi ci kolejną kawkę to nie jest nie bo ja po prostu zostawiam i wychodzę wtedy no to jest cel okrutna ale nie trzaskam drzwiami. Mamy jeszcze takie kontrowersyjne tak. pytanie. Czy istnieje kawiarnia bez mąki, glutenu, wypieków? Bo byliśmy ostatnio z Krzysiem w kawiarni, w której nie było ani kanapek, ani słodyczy. Ale nawet takiego ciasteczka już nie było. Nic. nic, nic. I zastanawialiśmy się, czy to jest kawiarnia. <laughs> to jakiś taki radykalny bardzo koncept chyba. No wiecie, no myślę, że tak, no nie ma po prostu są różni ludzie, może ktoś nie ma jakby, może ma swoją jakąś motywację typu sam nie je cukru albo mm. jest uczulony na gluten albo coś takiego. Ja też wiecie, też mnie ludzie pytają, czy zrobię kiedyś jakieś ciastka bezglutenowe albo wegańskie. I co zrobisz? No właśnie yy, tak Robię, o Boże, ale to sama, może być najlepsza rolka ja, z, tej, z tej rozmowy. Ja Słuchaj, sama, Monika, powiedz, proszę. To. Ja sama nie mam takiej motywacji z siebie samej, nie? Żeby właśnie coś zrobić takiego. Znaczy, no mamy, no tam robimy w piekarni, myślimy o tym już rozmawiać. się roku. nad weganami, no, błagam się <laughs> ja no, ma... osobami z celiakią. Nie, ja wiem, abs absolutnie wiecie, tylko że po prostu, żeby zrobić bardzo dobrze te rzeczy, to też to jest inna dyscyplina zupełnie. Mhm. I wiecie, ja, ja wiem, że po prostu jak ktoś pójdzie do jakiejś stricte wegańskiej cukierni czy piekarni, Dostanie coś wspaniałego, na, na co cała para poszła, nie? żeby to było jak najlepsze. A ja mogę się bawić, wiecie, easy. jak ja z moim poziomem za, 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 braku zadowolenia z rzeczy, zanim one będą gotowe, to wiecie, lata mijają, nie? No. <grym <grym no. Boże Monika, naprawdę, ja mówię no. cię słuchać, ty jesteś jak ASMR. <grym> naprawdę, <grym> naprawdę cudowne. No dobra, zostajemy jeszcze trochę na tak. zachodzie, ale może bliżej w mhm. Europie, bo jeździsz nie tylko do Stanów. Tak, je no, wszyscy jeździmy robię. tak naprawdę. No tak, no, ale tak. ty z racji tego, co wykonujesz, to zwracasz uwagę na inne rzeczy. I w Paryżu byłaś ostatnio parę razy. E, tak, byłam parę razy w Paryżu i właśnie muszę powiedzieć, że takie mm, skradły mi serca takie dwie kawiarnie, one są takie dość dwa kultowe miejsca, bym powiedziała w 11 dzielnicy. Jedna się nazywa Dreaming Man, a druga się nazywa Boot Cafe i to są takie dziuple w ścianie uh -huh. prowadzone przez Azja przez Japo japońskiego pochodzenia, chyba przez Japończyków. Tak mi się wydaje. Się... Azjatów, ale nie wiem dokładnie. Czyli na pewno, myślę, że to jest Japonia, że one są w takim właśnie paryskim, ale tam są ziarna ze Skandynawii, prawda? Bo tam z różnych tych, z różnych tych pa palarni, które kojarzę, to są właśnie takie, wiecie, to są takie minimalne koncepty, że ja tak sobie myślę, że tak ktoś to otwiera są so. Czynni 3 albo cztery dni w tygodniu, tylko w jakichś takich godzinach, nie wiem, tam do 15, czy do której. Młode pokolenie. Młode pokolenie. No, A już nie chciałam czasami... tego dodawać, ale wróciło mi to do głowy później, że ale jeszcze nie powiedzieliśmy są... o właścicielach kawiarni z młodego pokolenia. I A, to jest właśnie to. to że że ja oni, chętnie... oni nie pracują tak jak nasze Aha. pokolenie od 8, od 8, 8 do 20. Tylko... Oni pracują od 12 do 16. Bez kultury za No, jeżeli wiecie, jeżeli to się przyjmie, no to, no to pewnie że, pe, pewnie, że tak, właśnie może kawa po pracy, jako mm -hmm. taki przystan a nie po prostu, żeby. boostować Rozluch. kulturę <laughs> za. Mm -hmm. No, Więc no ciekawe, to jest wszystko po prostu, wszystko się zmienia. Więc jakby te kawiarnie super fajne i właśnie takie, takie niewymuszone, takie obdarte, właśnie bez, bez. szalenie klimatyczne, bo wielkości chyba tego studia. Takie obdrapane ściany, ten, ten, ten francuski szyk, wiecie, stare sztukaterie na suficie czy coś. To jest po prostu no, wyjątkowe doświadczenie. I właśnie jedna tam kawka, trzy ciastka na blacie i, i tyle, nie? Ale tak naprawdę, tak sobie często o tym myślę, właśnie, bo są takie miejsca, że po prostu. One są takie, jakie są, i w nich się nic nie zmienia, że po prostu zawsze pójdziesz, y, zawsze będzie czekało na ciebie takie ciasko, zawsze będzie czekała. I to jest też piękne w tym takim świecie, zmieniającym się, mhm. nie? Bo ja jestem taka, że, o Jezu, co tydzień coś nowego bym robiła, a z drugiej strony myślę, że kurde, to jest niepotrzebne. Mamy jakąś bazę, że, no to jest ciekawe po prostu dla mnie, że potrzebujemy chyba i stymulacji, ale też takiego spokoju i takiego jakiegoś minimalizmu, że. Coś zawsze będzie na nas czekało, będzie tak samo dobrze, a niekoniecznie będzie nas zaskakiwało co tydzień. To tak mi się wydaje. I też piekarnie chyba są takim comfort foodem. Znaczy idziemy tam się otulić tym glutenem i, tak. i chcemy, żeby czekało na nas właśnie. zwykle to samo. I też lubimy te rzeczy sezonowe, które się pojawiają, tak. które się na stałe wpisały w kalendarz. Tak, dziękuję. No, no tak, to takie nawet, no właśnie lubimy taką, taką stałość, taki rytm. Mhm. Ale ja myślę, że to po prostu gdzieś jest też związane może z jakąś taką e, wiecie, taką e, no może to jest tak jak z zakochaniem, że na początku po prostu mamy to i to jest taka pasja, i po prostu chcemy zrobić to, to i to, a potem już dojrzewamy i zamiast dodawać, to odejmujemy, prawda? Bo już wiemy, co robimy, w czym jesteśmy najlepsi, co było, a co nie jest, więc, więc może te miejsca się tak stabilizują, a te pierwsze lata są takie, żeby, wiecie, po prostu ciągle tam się wykazywać, jakoś pokazywać. Bo znaleźć swoją drogę, prawda? Albo prostu. znaleźć swoją drogę, to też piękne. No, ale też trochę ten świat tak zasuwa i tylko i no. wyłącznie przyspiesza. Jak wspomniałaś, że tym sam Francisco sprzed siedmiu lat, gdzie dzisiaj jest Dolina tak. Krzemowa, jakimi dzisiaj technologiami się jara. No właśnie. Sztuczna inteligencja, no właśnie. najważniejsza no. meta cały czas problemami, a z problemami. Ale też te social media, prawda? Mhm. Też strasznie symulują, bo po prostu kiedyś nie było takiej, że teraz widzimy, nie wiem, że tutaj ktoś zrobił to ciastko i tu to są ludzie rozsiani po całym świecie, a nam się wydaje, że to wszędzie jest tak nowe i po prostu czasami łatwo, ja przynajmniej wpadam w taką pułapkę, że taki wiecie, o Jezu, tak bym chciała wszystkiego spróbować, wszystko

fajnie, że już jestem na takim etapie jakby pewnych umiejętności, że co se zobaczę, to mogę sobie zrobić. Mm -hmm. I zrobić bardzo dobrze. Że to już nie jest jakiś taki wysiłek, nie wiadomo, żeby się nauczyć jakiejś nowej techniki. Yy, więc czasami to jest takie zgubne i takie za bardzo stymulujące, z, czy, z czym trzeba walczyć. Czy właśnie tak... Niech se też ktoś inny robi, że tam nie trzeba po prostu nadążać za tymi trendami wszystkimi, które są. Nie, nie wiem, jakie są trendy obecnie w San Francisco, wracając do twojego pytania. O, Dziękuję. Sprze <laughs> nie, nie odpowiedziałaś, po prostu zostawiło. Nie, nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem, nie, nie zauważyłam nic takiego. Wszyscy po prostu prażą swoją kawę, są di kawy, są so jakieś takie jak z winem, trochę jakieś ziarna takie, takie, nowe ale. Nie... No, 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 nowe, jakiś właśnie ten, ale może po prostu nie jestem też aż takim gikiem kawowym, takim pasjonatem kawowym, żeby po prostu wyłapywać i zadawać pytania, bo jestem po prostu. Leżę, że użytkownikiem, który przychodzi na kawkę z mlepkiem, cieszy się i wychodzi, nie? Zn Znajduje taki morał tej <grym> historii <grym> całej, że powinniśmy po prostu wszyscy robić to, co robimy dobrze no. i świat będzie pięknym no, miejscem. Dokładnie no, i po prostu po prostu tak. No, to słuchaj, jak się mamy uczyć od tego młodszego pokolenia, to musimy też robić trochę mniej, ale z kolei mam pytanie, czy mm -hmm. w imperium całej w mące się pojawi jeszcze coś, coś nowego? Nie, absolutnie. Nie, <laughs> nie, nie, nie. nie, Czyli nie trzy, twoja rolka trzy... nie wyszła. <laughs> nie, nie, nie. To, Ale to właśnie, ale to właśnie super nie. rolka z tego, no. Nie, 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 nie. Na chwilę obecną, absolutnie nie. Myślę, że właśnie te trzy koncepciki, które są, e, każdy można rozwijać na sposób taki jakościowy, żeby to było fajnie. M, tak, żeby to było fajnie. Dla mnie to jest praca teraz bardziej już, bo jakość mamy super, mamy procedury, wszystko, transporty, logistyka, wszystko fajnie hula. Jakby chodzić, dla mnie to jest teraz praca nad organizacją po prostu, żeby to było fajne. Dla mnie, żeby było prostsze, żeby po prostu... Ja myślę, że teraz na tym etapie ja bym się chciała po prostu cieszyć z tego, co jest. I oczywiście no, rozwój jest nieunikniony, ale po prostu powolny, nie? Jakiś taki... No może kiedyś będę musiała przenieść całą w Monce do większego miejsca, ale z drugiej strony to nasze miejsce jest po prostu takie, wiecie, wspaniałe przy parku w, w pośród bloków, no oglądam te lokale jakieś takie, ale sobie myślę, kurde, gdzie w ogóle ten klimat to jest coś mm. bezcennego, nie? I to stracić, to jest po prostu, mm. to, jest, to jest najgorzej. Także nie, nie, absolutnie, absolutnie nie. Teraz właśnie cieszymy się z tym, co mamy. Robimy to, co robimy jak najlepiej. No mam marzenia, chciałabym kiedyś mieć młyn w piekarni, prawda? Żeby mąkę mielić, przynajmniej terazowe, które teraz kupujemy zmielone, żeby mielić je kiedyś na miejscu. No ale tak sobie myślę, no wszystko to jest kwestia czasu po prostu i to to nadejdzie w odpowiednim momencie. Jak nie nadejdzie, to też, ale no, no zobaczymy po prostu. Monika Walecka była gościnią podcastu Bardzo Coffee Spot Polska. Dziękujemy. Ale się <laughs> tam z chichrasz. Z no super, 40 no. minut przeleciało tak. No, Bardzo wam dziękuję za zaproszenie. My, dziękujemy. To my dziękujemy. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.